rozgrzewka numer 3. Zacznijmy sobie od, też dla odmiany, od tamtych, tam zaczynaliśmy od góry. Tu troszkę może w taki łagodniejszy sposób. Zacznijmy sobie od dołu. Maszerują stopy, wspinają się na palce, kolana rozgrzewamy. Chwila takiego marszu wprowadzającego, dołączają się ręce i już w ten sposób zaczynamy i ćwiczymy. Stawy skokowe, zaczynamy, wspięcia napięty, na palce, napięty, na palce. Wykonuj te ruchy tak dokładnie, jak najmocniej napięty, jak najmocniej na palce. Chwilę wytrzymaj na palcach, chwilę wytrzymaj na piętach. Oprócz tego, że jest to ćwiczenie rozgrzewające staw skokowy, to też jest to ćwiczenie, które dynamicznie już delikatnie nam też rozciąga, uelastycznia ścięgna w kostkach. Zagadałem się i już czuję tutaj nóżki, że mi pracują, więc chwila w górę. Takie bardzo łatwe, lekkie i przyjemne ćwiczenie. Same stopa wykonuje krążenia w jedną, w drugą stronę. Coś, co zawsze mnie denerwowało w moim organizmie, to to, że nie potrafię zakręcić stopą w lewo, a tą samą ręką w przeciwną stronę. Jak ktoś z Was, komuś z Was się uda, to dajcie znać. Czyli stopą kręcimy w lewo, a ręką, żeby zakręcić w prawo. Daj znać, jeśli Ci się uda. Kręcimy w jedną. Powiedzmy, że można to nazwać kręceniem, ale no taki mam zamiar, że to powinno palcami zataczać koła. Także trochę trzeba się na tym skupić. O, w drugą stronę jakby łatwiej, ale nie robimy zawsze tego, co łatwiej, tylko robimy i to, co łatwiej, i to, co trudniej. Jest. Ok. Możesz sobie spróbować stawać na zewnętrzne strony stóp. Tak. Kilka takich ćwiczeń, one są może mało spektakularne i widowiskowe, ale dobrze robią naszym stawom skokowym, więc szczególnie w sytuacjach, kiedy podłoże jest jakieś niepewne, śliskie i może grozić jakimś poślizgiem, to stawy skokowe powinniśmy mieć dobrze przygotowane. Wstrząśnij, rozluźnij, wstrząśnij, rozluźnij. Idziemy wyżej, stawy kolanowe. Tu krążenia możemy wykonać najbezpieczniej w takim ustawieniu, kiedy noga jest uniesiona w górę. Wtedy podudzie jest w zupełnym odciążeniu i swobodnie, nie obciążając kolana, możemy wykonywać krążenia w jedną, w drugą stronę, obszernie. Tak jest. Tradycyjnie niech to chwilę potrwa. No dobra, ok. Rozluźnij, rozluźnij, rozluźnij. Kilka wymachów nóg do przodu, do tyłu. W rozgrzewce numer 1 było, w rozgrzewce numer 2 było, w rozgrzewce numer 3 nie może go zabraknąć. Też wymach przód, wymach tył. Wymach do boku. Połączmy sobie od razu na jedną nogę. Jeszcze mam, czyli było przód, było bok, bo gadam i gadam, a nie robię. I krążenia też obszerne. Ok, mamy krążenia stóp, krążenia kolan, krążenia stawów biodrowych. Zróbmy sobie krążenia całych bioder. Kije cały czas mogą być wbite w ziemię. Wykonuj obszerne krążenia w jedną, w drugą. Stara się brzuch napięty, kręcą się tylko biodra. Tułów tutaj, góra, głowa jest cały czas w jednym miejscu. Nie, że kręcimy się cali, tylko bioderka. Łatwizna, raz w jedną, raz w drugą. W jedną, w drugą, w jedną, w drugą, w jedną, w drugą. Brzuch mocno napięty.
Dalej jeszcze jedno bardzo fajne ćwiczenie, które rozgrzewa idealnie mięśnie nóg. To są takie naprzemienne wypady na jedną i na drugą nogę. Czyli tu w ten sposób. Wypad na jedną, drugą. Hop, 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 hop. Pamiętajcie, zwróćcie uwagę, kolano nie może wychodzić przed stopę. Stopa jest tutaj, przepraszam, dalszym, wychodzi dalej, tak? Czyli ona jest tutaj wysunięta przed kolano. Kolano ugina się do kąta prostego. Drugą opcją tego ćwiczenia jest to, że w tym momencie wypychałem się z całym ciężarem, z całą siłą z nóg, a teraz spróbuję się wypchnąć jeszcze ramionami w górę. Ramionami, tak? Że ta noga jest tylko, pełni funkcję taką asekuracyjną i delikatnie mnie podpycha, podbija w górę. A tu kije, zobaczcie, nie wiem czy to widać, ale wbiły mi się mocno w ziemię i wypycham się bardzo mocno ramionami w górę. O, jakieś 10 cm mi się kije skróciły. Mamy rozgrzany cały dół. Możemy teraz przejść do krążeń ramion i tułowia. Tradycyjnie ćwiczenie, które powinno się pojawić na każdym treningu, to są krążenia ramion w przód. W tył. Dobra, mamy to. Dalej z takich lżejszych ćwiczeń, ale tylko kwestia czasu, że ono się wydaje lżejsze. Takie krążenia ramion, przód, tułów stabilny. Cała postawa jak z żelaza, kręcą się tylko ręce. Reszta nie ma prawa drgnąć. Kolana lekko ugięte. I w tył. Szybko. Dynamicznie. To nie ma być to. To ma być to. Przód, tył, 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 przód, tył. Dalej zwiększamy sobie chwyt na kijach, tak żeby chwycić po obu końcach i wykonujemy skręty tuż przed sobą w ten sposób. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Hop, hop. Hop, hop. W wąskim chwycie. Rozgrzewamy nadgarstki. Dynamicznie i szybko. Ciężko to policzyć, więc raczej na czas i własne odczucia. Po jednym kiju w każdej ręce. I tu. Kręcimy. Wiatraki. Dynamicznie. Mięśnie przed ramion. Jest. Tradycyjnie ćwiczenia rozgrzewkowe możemy zakończyć krążeniami tułowia. Dół, góra. Nisko, w górze. Nisko, w jedną, w drugą stronę. Tak, hop. Kilka razy. Po takiej rozgrzewce jesteście bardzo dobrze przygotowani do treningu, które będę chciał wam zaproponować. Na ten zestaw to jest wszystko. Modyfikujcie ćwiczenia, dostosowujcie do swoich możliwości, ale zawsze poświęć 10 minut na rozgrzewkę. I coś jeszcze chciałem powiedzieć? Aha, zapraszam na kolejny odcinek, w którym już pójdę ze sprzętem na jakąś ścieżkę, ponieważ będą to ćwiczenia, które umożliwiają rozgrzewkę w czasie marszu.